Witajcie, moi drodzy. Poddychajmy głęboko. Dzisiaj piękny temat. Chciałabym z wami porozmawiać o miłości. To jest temat, który dotyczy z pewnością każdego z nas. Każdy z nas jej doświadczał, może doświadcza, zna bardzo różne smaki miłości. Zna miłość do drugiej osoby, do dziecka, do rodziców. Zastanawiam się, czy znacie taki aspekt miłości do samego siebie. Seria moich filmów jest na temat ostatecznego przebudzenia, wyzwolenia, drogę do oświecenia. I powiem wam, że ten temat miłości, tak samo jak wolność, jest absolutnie kluczowy w tej podróży. Można powiedzieć, jakby wszystkie dotychczasowe nasze doświadczenia miłosne przygotowywały nas do tego ostatniego doświadczenia miłości, o który tak naprawdę chodzi. Uczymy się miłości poprzez relacje z innymi osobami. Poprzez właśnie relacje miłosne, głównie relacje partnerskie. Wiem, ile w tym jest i radości, i cierpienia. Po prostu jest absolutnie wszystko w tym. I wyciągamy mądrość z tych wszystkich doświadczeń, żeby pewnego dnia zobaczyć, do czego jesteście zdolni dla miłości i jak bardzo potraficie kochać. Jak bardzo potrafimy kochać. Tylko cała zabawa polega na tym, że to tylko było przygotowanie. Bo jak zauważycie, w naszych relacjach prędzej czy później one po prostu się kończą. Zaczyna coś nie działa. Można powiedzieć, tak jakbyśmy traktowali nasze relacje jako obietnicę powrotu do domu. To uczucie, które się w nas rodzi, kiedy kochamy drugą osobę, jest taką... Jest, myślimy, tak, to właśnie o to chodzi w życiu. Ja właśnie tak się chcę czuć, tak właśnie chcę funkcjonować. Popatrzcie, co się dzieje, kiedy kochamy. Jak mamy mnóstwo energii, jak zaczynamy przenosić góry, jak jesteśmy niezwykle kreatywni. Tylko często jest to związane z tą drugą osobą. Mamy wrażenie, że to ta druga osoba zdecydowanie nam pozwala wejść w ten niesamowity stan. Ale co się dzieje, kiedy ta druga osoba znika? Co się dzieje, kiedy ta druga osoba nie daje nam tej uwagi, którą dawała na samym początku, tej atencji, tej miłości, tego zauroczenia? I nagle, tak jakbyśmy szukali, no daj mi to, daj mi to. Szukamy tego czegoś na zewnątrz. Natomiast chcę wam powiedzieć, że w momencie, kiedy zakochujemy się, to uczucie... Rzeczywiście ta osoba nam pozwala wyzwolić, ale to jest bardzo wewnętrzne uczucie. Ono jest tak naprawdę wygenerowane z nas samych. Ono jest niezależne od tej drugiej osoby. Tylko my mamy wrażenie, jakby ono było bezpośrednio z nią połączone. I cała sztuka polega na tym, że my mamy nauczyć się, że niezależnie od tego, czy ta osoba jest, czy jej nie ma, my mamy po prostu taki stan zakochania, taki stan miłości nadal utrzymywać w sobie. Przy czym on będzie na pewno stały i niezmienny, jeśli będzie wypływał nie z miłości do drugiej osoby, ale kiedy nauczymy się taką miłością kochać siebie.
Tak naprawdę o to chodzi w naszym doświadczeniu. To jest bycie miłością. Wiem, że łatwo się mówi. Wracam do mojego ukochanego mistrza Saint-Germaina, który bardzo bacznie studiuje jego mądrość, jego nauki. A ponieważ tak bardzo ona wnika we mnie i tak bardzo łatwo mi się ją przyjmuje, ponieważ zawsze sprawdzam w swoim sercu, czy to, co słyszę, jest dla mnie dobre. I to jest, ponieważ ja się w tym rozpływam, to wiem, że to jest moja własna mądrość. To, co on przekazuje, to jest tak, jakby on przekazywał mądrość z mojego własnego serca. I właśnie Saint-Germain mówi, że ostatecznie chodzi o, że takim ostatnim bastionem naszego oświecenia jest tak naprawdę zakochanie się w sobie i przekierowanie całej miłości, którą kiedykolwiek potrafiliśmy obdarzać inne osoby, zwierzęta. Popatrzcie, jak pięknie potrafimy kochać zwierzęta, pięknie, bezwarunkowo. Jak potrafimy pięknie kochać też nasze dzieci. Co by było, gdyby tą samą miłością obdarować siebie? Saint-Germain mówi, że jest to ostatni bastion, ale też bodajże najtrudniejsza rzecz, którą kiedykolwiek człowiek zrobi dla siebie samego. Znam coś na ten temat i wiem, że to nie jest takie oczywiste i proste, bo jakże często się krytykujemy, jakże często mamy do siebie jakieś pretensje, że nie jesteśmy wystarczająco fajni, że nie wyglądamy tak, jakbyśmy chcieli wyglądać, że mamy jakieś cechy charakteru, których po prostu nie lubimy w sobie, że się złościmy, jesteśmy niecierpliwi i takie różne rzeczy. Natomiast miłość do siebie i ta sztuka miłości jest to bezwarunkowe pokochanie siebie, dokładnie takimi, jakimi jesteśmy, z tymi wszystkimi naszymi ludzkimi aspektami. Powiem Wam, że ta prawdziwa miłość i to wyłonienie się tej naszej prawdziwej istoty jest możliwe dopiero, kiedy przyjmiemy naszą ludzką jaźń. Kiedy ją przyjmiemy, zaakceptujemy, kiedy ją właśnie pokochamy. Właśnie tą ludzką część mamy pokochać. Bo jakże łatwo jest kochać naszą boskość, naszą doskonałość. To jest dużo prostsze. Po prostu, o, piękne światło, piękna miłość. O Boże, jacy jesteśmy wspaniali jako anioły. Ale nie jest to prawdziwe, nie jest to takie stałe. Nie czujemy tego tak naprawdę, kiedy w naszym życiu codziennym nie przyjmujemy swojego ludzkiego ja. Chciałabym, żebyśmy popatrzyli na te części siebie, których nie kochamy. Często je oceniamy jako, że są jakieś takie niewłaściwe. Załóżmy, popatrzmy na złość, bo złość jest również moim tematem. I jak ja sobie na przykład z nim radzę, jak ja na niego patrzę? Ja patrzę na złość jako na taką część mnie, która... Ja patrzę na taką, że to jest jakaś mała dziewczynka we mnie, która krzyczy i mówi, że jakaś jej potrzeba nie jest zaspokojona i po prostu się złoszczę. Często projektujemy tą złość na inne osoby. Mamy wrażenie, że to ta inna osoba sprowokowała tą złość. Tak naprawdę ona z poziomu duszy pozwoliła nam się tak naprawdę z nią skontaktować, ale to uczucie jest absolutnie, my jesteśmy 100% odpowiedzialni za naszą reakcję na tą sytuację, na daną sytuację. I ta złość tak naprawdę jest niezależna od tej osoby, bo ona po prostu jest w nas. Równie dobrze na tą samą sytuację możecie zareagować spokojem, akceptacją, w ogóle się czymś nie przejmować, tak? To dlaczego jednak reagujemy złością? Jest to, mówi się, że wszystko w naszym życiu jest darem dla nas, właśnie służy naszemu przebudzeniu. I chociażby te sytuacje, które nas tak... Jesteś jedyną osobą, która ma sobie to dać. Ta mała dziewczynka i ten mały chłopczyk, który jest w tobie, on po prostu prosi o uwagę i mówi: zauważ mnie, bądź dla mnie kochana, dobra.
Wracamy po prostu do wewnętrznego dziecka. Kochani, to przytulenie ostateczne siebie, właśnie tych naszych, tej naszej małej złośnicy, małego złośnika, jest to przytulenie naszego wewnętrznego dziecka. To jest tak, jakbyśmy popatrzyli na siebie z takim wielkim współczuciem i popatrzyli, no dobra. Widzę, że potrzebujesz mnie. Chcesz... Popatrzcie, czego potrzebuje małe dziecko, które się tak bardzo złości. Czy ono chce, żeby było na nie krzyczano, żeby je odrzucono? Wręcz przeciwnie, to małe dziecko prosi, proszę Ciebie, bądź ze mną. Jest mi ciężko, jest mi trudno, nie radzę sobie. On od naszej takiej większej części, od tego naszego dużego ja, oczekuje, po prostu kochaj mnie takim, jakim jestem. Po prostu pozwól mi być takim, jakim jestem. I popatrzcie, kiedy się pozwala dzieciom na wyrażenie tej złości i je się w żaden sposób nie tłumi, daje się im taki znak, że słuchaj, widzę Ciebie, dzieci po prostu się uspokajają, ona po prostu odchodzi. Nie dajecie temu aż tak dużo uwagi, nie rozczulacie się nad tym, nie staracie się też tego tłumić. I tak samo możecie popatrzeć na samych siebie. Kiedy właśnie jest nam trudno, to po prostu pozwólcie sobie, sami sobie pozwólcie na to odczucie, a potem ono po prostu się rozpłynie. I wtedy jest taka magia następuje, ponieważ zaczynamy integrować naszą ciemność, bo to jest właśnie proces transformacji naszej wewnętrznej ciemności. Nasza ciemność to jest wszystko to, co jest wyparte, to wszystko to, co chce wrócić do światła, to, co chce być przytulone, ukochane, a my z tym walczymy, tak? To są wszystkie nasze lęki. One chcą być po prostu zauważone, zaakceptowane i w momencie, kiedy my tak właśnie na nie patrzymy, to one się rozpuszczają, one po prostu przestają istnieć, bo one się rozpuszczają w naszej miłości, w naszej własnej akceptacji. I taka też jest taka podstawowa duchowa prawda, która mówi o tym, że jeśli czegoś nie akceptujecie w innych osobach, to macie to dokładnie to samo w sobie, tylko po prostu nie akceptujecie tego w sobie. Nie potraficie popatrzeć na siebie ze współczuciem, a tym samym nie potraficie popatrzeć na drugą osobę dokładnie z tym samym wyzwaniem, które wy niesiecie. I mistrzowie mówią, że tak naprawdę jesteśmy w stanie dopiero wtedy pokochać miłością taką prawdziwą, bezwarunkową drugą osobę. Naprawdę potrafimy wejść w piękną, czystą, partnerską relację miłosną, kiedy w pierwszej kolejności obdarzymy siebie samych tą miłością. Kiedy zintegrujemy swoje mroki, kiedy uzdrowimy nasze wewnętrzne dziecko, kiedy przytulimy tą naszą ludzką część, wtedy w sposób magiczny, kiedy zaczynamy się w sobie zakochiwać i odkrywać, kiedy my dla siebie stajemy się najważniejsi w życiu, pojawia się niesamowita rzecz, ponieważ zaczynamy naprawdę dostrzegać, już wychodzimy poza tą ludzką część. Nagle odkrywamy naszą prawdziwą esencję. Ta, która rzeczywiście jest czystą emanacją miłości. I wtedy stajesz się tą miłością. Po prostu ty jesteś tą miłością. Wszystko, co robisz, jest miłosne. Emanujesz tą radością, tą miłością. Już mówiłam o tym nieraz w moich filmach, że w momencie, kiedy ty czymś emanujesz, to zaczynasz przyciągać do swojego życia. Więc jeśli emanujesz miłością, to przyciągasz taką samą miłość. Jeśli emanujesz brakiem, chociażby brakiem miłości do siebie, to przyciągniesz relację, ale ta relacja obnaży ten brak. I tutaj można powiedzieć, że wszystko się dzieje z miłości, bo tak naprawdę każda nasza relacja, ona nas uczy ostatecznie miłości własnej.
Każda relacja, w której jesteśmy, każda, choćby najbardziej toksyczna, ona jest niczym innym, jak tylko lustrem tego, gdzie jeszcze sami nie jesteśmy ze sobą połączeni, gdzie jeszcze sami nie obdarzyliśmy siebie miłością. Dlatego powinniśmy popatrzeć na nasze wcześniejsze relacje. Jeśli macie jakiekolwiek jeszcze żale do swoich poprzednich partnerów, to raczej nie miejcie do nich żalu, a podziękujcie im, że właściwie oni odgrywali, tak samo i wy dla nich, oni dla was, odgrywali rolę. Rolę, która po prostu miała pokazać jeszcze nasze braki. I powiem wam, że często, że dusza, druga dusza, często wchodzi w jakieś swoje ludzkie ograniczenia, reprezentuje te ludzkie ograniczenia, które mogą nam się bardzo nie podobać. Po to, żebyśmy my sami odkryli, naprawdę mamy nie patrzeć na te ich ograniczenia. One w nas tylko mają w jakimś sensie wywołać te emocje, które jeszcze są do uzdrowienia. Czyli oni tak jakby przestaną grać dla nas te role, kiedy my mamy uzdrowione te relacje. Albo jeszcze inaczej, oni nadal mogą być w tych swoich ograniczeniach, ale nas to już nie będzie dotykało. Wtedy tak naprawdę kończą się też relacje, kończy się ich sens istnienia. Można powiedzieć, tak jakby lekcja została odrobiona. Druga strona może się nie przebudzać, nie odkrywać, że jest w jakichś swoich ograniczeniach, nadal dać grać tą rolę, ale wy już jesteście poza rolą i wy nie musicie trwać w relacji takiej toksycznej. Po prostu możecie wyjść z tej relacji i pewnie kolejna będzie na wyższym poziomie, będzie bardziej dopasowana do waszego przebudzenia, do waszego odkrycia własnego piękna. I będziecie widzieć to piękno w drugiej osobie. Tego wam życzę najdrożej.